tvpodkarpacie.pl. Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Zagórzu w punkcie interpelacje, wolne wnioski i zapytania głos zabrał radny Lucjan Piszko, informując o pomyśle wskazania i zagospodarowania terenów w gminie Zagórz na budowę mieszkań dla młodych małżeństw. Ja proponuję, proponowałem ci inni, żeby zobowiązać Urząd Miasta i Gminy do wytyczenia terenu pod budowę mieszkań dla młodych małżeństw. Chcieliśmy, żeby te dla młodych było prawo wytyczone, ale budowane było bez dewelopera. Rozmawiałem z takimi wielkimi od banków. Oni nie mogą bezprocentowej pożyczki dać, nie mogą dać. To jest sprawa dla banku, ale bank może dać niską pożyczkę i budowa była. I moim zdaniem, jakby to było między przedsiębiorcą, który buduje się, budowlańcem, a urzędem, budowa takich mieszkań, no to jest kwestia rozmowy, to jest kwestia tego. Ale najważniejsze mówię, załatwiaj plac, jak będzie plac, będziemy rozmawiać o budowie. Jest przygotowana specjalna ankieta w urzędzie, czekana, że ludzie wrócą z urlopu. Chcemy sprawdzić, jakie jest zapotrzebowanie. Chcemy też zobaczyć, jakie będą możliwości finansowe mieszkańców, ponieważ są to mieszkania czynszowe. Jaki jest główny problem z kredytami? Fajnie, że banki mówią, że kredyty dadzą, tylko mieszkańcy mają małą zdolność i dlatego tych kredytów nie mogą utrzymywać. A więc ciężar jest po stronie samorządu, ewentualnie programów rządowych. Rząd też widzi nasz, że te programy trzeba wspomóc, że one muszą być bardziej atrakcyjne. Cały czas też pracują, na dniach ma się pojawić nowa propozycja. No także pracujemy na tym jak najbardziej. tvpodkarpacie.pl